Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj uczestniczyć w oficjalnym otwarciu oddziału nefrologicznego, oddziału, który wiele lat funkcjonuje, no ale w tej chwili został w bardzo nowoczesny sposób zmodernizowany. I jest to duża zasługa oczywiście dyrekcji, pana ordynatora, pracowników wszystkich, bo jest to dużym wysiłkiem przede wszystkim załogi szpitala. Natomiast oczywiście bez środków finansowych też to nie byłoby możliwe. No muszę powiedzieć, że Zarząd Województwa Podlaskiego w miarę możliwości oczywiście swoich, ale jest to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o wsparcie ochrony zdrowia, wsparcie naszych szpitali. Oczywiście my wspieramy głównie inwestycje związane bądź z modernizacją, bądź z przebudową, zakupem nowoczesnego sprzętu, aby warunki, w jakich odbywa się leczenie dla naszych mieszkańców województwa podlaskiego w naszych szpitalach, były jak najlepsze. Celem jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, poprawa tej opieki medycznej wszystkich pacjentów, którzy korzystają ze szpitala, z przychodni, poradni, ale także w sytuacji stacji dializ to jest poprawa także funkcjonalności tegoż oddziału, bo przed 2 laty oddział mieścił się na 5 piętrze. Tak, teraz to 10 łóżek. Tak, mniejszy. Teraz jest to w jednym miejscu oddział nefrologii, stacja dializ znajduje się na parterze. Wszystko to jest, tak jak Państwo może widzieliście lub zobaczą, zrobione w standardzie, jakim powinno być. Ta inwestycja to była właśnie rozłożona na te 2 minione lata. Całość inwestycji kosztowała ponad 3 800 tysięcy, z czego samorząd województwa dołożył 3 600 000, natomiast pozostałą część to był udział szpitala wojewódzkiego w Łomży. Dziękujemy sejmikowi za to wszystko. Dziękujemy też dyrekcji szpitala, bo bez dobrego dyrygenta orkiestra nie będzie dobrze grała. Proszę Państwa, stacja dializ uruchomiona w tamtym roku dobrze służy pacjentom. Około 80 pacjentów żyje dzięki zastąpieniu funkcji nerek przez aparaty, które są nazywane sztucznymi nerkami. W tym roku właśnie dokończono modernizację naszego pionu. Oddział nefrologiczny, będzie około 12 łóżek, jest taki, jak powinien być w standardzie światowym, europejskim, czyli pokoje z łazienkami, dobry komfort pobytu pacjenta i możliwość zachowania higieny szpitalnej. Remonty, które były dokonane w ostatnich latach, jak chodzi o oddziały, na których poprawił się komfort pobytu pacjenta, no to są oddział zakaźny, położnictwo, ginekologia, płucny. Teraz dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego kończymy położnictwo i trakt porodowy. Jak Państwo wiecie, no, ten komfort pobytu kobiety, która rodzi, prawda, w szpitalu, prawda, no jest bardzo ważne, bo to też ma powiązanie z tym, czy ona, powiedzmy, wróci do tego szpitala ponownie, żeby rodzić, czy nie. Przymierzamy się w tej chwili do rozpoczęcia remontu oddziału laryngologii. Chcemy to zrobić częściowo z własnych środków. Zobaczymy, jak to się ułoży. Mamy w zamiarze tutaj wyremontowanie też częściowo z własnych środków poradni urologicznej, poradni ortopedycznej i utworzenie apteki otwartej na terenie szpitala.